W Kielcach odbyły się uroczystości z okazji 91. rocznicy urodzin błogosławionego Jana Pawła II. Po mszy świętej w Bazylice Katedralnej uczniowie z 28 szkół województwa świętokrzyskiego, którym patronuje papież Polak, złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod jego pomnikiem. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Przyjaciół Świętokrzyskiej Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II. Dziś wyjedziemy już razem. Rocznice takie jak ta są okazją do przekazywania idei związanych z pokoleniem JP2. Uczniowie papieskich szkół pamiętają o naszym papieżu oraz chętnie stawiają go sobie za wzór do naśladowania. Jestem pierwszy raz i Jan Paweł II był dla mnie wielkim człowiekiem. Następnym punktem uroczystości był przemarsz ulicami miasta. Blisko 1000 uczniów wraz ze swoimi opiekunami przeszło z placu Jana Pawła II do hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Żytniej, gdzie odbył się koncert Dzieci w hołdzie Janowi Pawłowi II. Cel jest przecież oczywisty, jest to uczczenie pamięci Jana Pawła II i wszyscy, którzy tutaj się spotykają, o tym, tak jak widać, pamiętają i wszyscy z wielką radością tą pamięć będą pielęgnować, co za chwilę zresztą zobaczymy w trakcie koncertu. Gdzie są dzieci i młodzież, tam jest gwarancja radości. Tak brzmiało hasło przewodnie tegorocznego koncertu. Dla wielu uczestników z uwagi na osobę, której został poświęcony, był ważnym wydarzeniem. To Jan Paweł II był dla mnie wielkim autorytetem, wielką postacią, człowiekiem silnej wiary. Myślę, że mądrze kierował Kościołem jako jego głowa. Patronem honorowym tego wydarzenia był prezydent Kielc Wojciech Lubawski.